Który piłkarz Realu Madryt pracuje najciężej? Trudno to jednoznacznie ocenić, ale kandydat jest nieoczywisty. Andrii Lunin. Zanim trafił do Realu Madryt, nie chciało go nawet Levante do swoich rezerw, ale doradca Florentino Pereza, Juni Calafat, uparł się na Lunina. Ludzie, którzy mają do czynienia z tym ukraińskim bramkarzem, przekonują, że u niego treningi nigdy się nie kończą. Mało tego, na wypożyczeniach trzeba było go przekonywać, że ważniejsza jest jakość treningu niż ilość. W obozie Realu żartują, że trener bramkarzy utrzymuje wysoką formę dzięki Luninowi, a nie odwrotnie. No i widzimy efekty, bo Lunin gra bardzo dobrze.